Cześć! I czołem! Karol Lewandowski i Wojtek Kotoń. A wy oglądacie program Wehikuł Podróżniczy. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o noclegach na dziko. Jak obniżyć koszty Waszych wakacji, nie wydając ani grosza na hotele albo na spanie. Jak znaleźć nocleg na dziko? Czy taki nocleg jest legalny? Jakie najdziwniejsze i najpiękniejsze noclegi na dziko nam się przytrafiły? Opowiemy Wam o tym, jak nocleg na dziko może przerodzić się w spanie w wypasionej willi. A także o tym, ile śpiąc na dziko można zaoszczędzić pieniędzy. Podczas wszystkich wypraw busem przez świat, przez 52 kraje, nie wydaliśmy ani złotówki na noclegi. Było 12 wypraw, 400 dni, średnio na wyprawie było 5 osób, średnio nocleg kosztuje na osobę za 20 euro 160 tysięcy złotych. Zawrotna kwota, 160 tysięcy do oszczędności. Śpiąc na dziko zaoszczędziliśmy jakieś 160 tysięcy złotych. 80 busów takich jak na. Jak znaleźć nocleg na dziko? Przede wszystkim starajcie się szukać miejsc daleko od zabudowań i jakichś głównych dróg. Najlepiej jechać w boczną drogę tak długo, aż Wy nie będziecie widzieli żadnej cywilizacji, bo to oznacza, że żadna cywilizacja nie widzi też Was. Ale też pamiętajcie o tym, żeby nie odjechać od głównej drogi 3 godziny jazdy, bo potem będziecie mieli dużo do wracania. Najlepiej jest zjechać gdzieś do jakiegoś gęstego lasu, na jakąś polankę, na jakąś dziką plażę i tak dalej, w miejscu, w którym będziecie dobrze osłonięci. Na przykład widzicie pole golfowe, idealnie wystrzyżoną trawkę, to jednak nie jest najlepsze miejsce, żeby rozbić tam namiot. No, czyli zrobić na środku wielkie ognisko. Dokładnie tak. Wypali murawę tam. No nie, wszystko w granicach rozsądku. Jeżeli już się rozbijecie w takim ustronnym miejscu, to pamiętajcie o tym, żeby nie pozostawiać po sobie śmieci ani zapalonego ogniska. Najlepiej też nie obozować w jednym miejscu dłużej niż jeden dzień. To pamiętajcie też o tym, żeby wasz namiot nie rzucał się jakoś specjalnie w oczy. Najlepiej wybrać go w jakichś takich neutralnych barwach, typu jakieś odcienie zieleni, bo taki oczojebny pomarańczowy nie będzie zbytnio maskującym kolorem. Będzie was można dostrzec z kilku kilometrów i ktoś na pewno się wami zainteresuje. Dlatego my, żeby lepiej się maskować, podróżujemy kolorowym busem. To normalnie jakby żołnierze pojechali na wojnę do dżungli w stroju klauna. My po prostu poświęcamy się dla innych podróżników i odciągamy uwagę policjantów i ewentualnych pościgów. Na siebie. Gadżet podróżniczy na dziś. Może być czepuszka. Czepek z wbudowaną poduszką. Pewno bardzo często tak mieliście, że spaliście i kręcąc się głowa spadała wam z poduszki. Tak. Albo na przykład cierpicie na narkolepsję i idziecie i nagle zasypiacie. Wtedy jak macie tą czepuszkę, to bez problemu po prostu nagle idziecie, pach, śpicie i już jesteście na poduszce. Dobrym miejscem na nocleg na dziko są także parkingi po prostu przydrożne. W wielu krajach Europy nie jest to żadnym problemem, żeby po prostu na parkingu się przespać w aucie, czy też ewentualnie obok auta. Bo generalnie jeżeli śpicie w samochodzie, a nie w namiotach, no to praktycznie wszędzie na każdym parkingu. Przy drodze, przy markecie jakimś, przy McDonaldzie, noclegu na dziko. Najlepiej szukać przed zapadnięciem zmroku, tak z godziny przed zachodem, kiedy jest jeszcze w miarę jasno, no bo nie chcielibyśmy rozłożyć się niechcący gdzieś na jakimś polu minowym czy na bagnach. Najpiękniejsze w tych noclegach na dziko jest to, że rano właśnie możecie się obudzić z pięknym widokiem na morze, na jakieś góry, na lasy itd., jakiego nie będziecie mieli w żadnym hotelu. I nie zapłacicie za to ani grosza. Nam bardzo często udawało się znaleźć super nocleg, po prostu pytając miejscowych ludzi, gdzie możemy się przespać, że chcemy kawałek miejsca pod namiot. I nawet zdarzało się tak, że ci ludzie, słysząc, że chcemy spać pod namiotem, mówili, to zapraszamy was do was. I tym oto sposobem lądowaliśmy w... Zapraszamy was do was, do Polski. W skrócie, tak. Wypierdzielać pan. Bardzo często zdarzało się też tak, że nawet nie musieliśmy szukać noclegu na dziko, bo w ciągu dnia spotykaliśmy jakichś ludzi, którzy zobaczyli aut na obcych tablicach, zagadali nas i kończyło się tak, że zapraszali nas do siebie do domu. Zdarzyło nam się tak kilkukrotnie. Na przykład na Florydzie, gdzie spaliśmy u Taszy, która zobaczyła nasz wóz kolorowy i była taka podekscytowana, że stwierdziła, że takich zwariowanych ludzi musi po prostu do siebie zaprosić. Podjechała do nas i powiedziała, że mieszka tu od kilku lat, zna tutaj wszystkich, ale nas nie zna, więc stwierdziła, że nas pozna. I wtedy będzie dalej znała wszystkich. Będzie mogła się tym szczycić na fejsie. Znam wszystkich. Jak Chuck Norris.
A innym razem w Kalifornii wylądowaliśmy w wypasionej willi z palmami, basenem i jacuzzi, bo dostaliśmy zaproszenie na maila. Czyli warto mieć maila, taki z tego wniosek. I warto mieć starego, rozlatującego się busa. Który po prostu przyciąga dobrych ludzi. Wylądowaliśmy na zachodzie Australii u Polaka, który mieszkał w wiosce aborygeńskiej, w chacie, którą sam sobie zbudował. I my dostaliśmy pozwolenie od wodza, żeby tam razem z nim wjechać do tej wioski i z aborygenami przy plaży w takim pięknym buszu mieszkaliśmy sobie, a tam ci aborygeni polują na kangury, robią zupę z węża, łowią rekiny węża? I inne fajne rzeczy. No, bierzesz węża, wsadzasz go do garnka, gotujesz. Fakt na dziś. W stanie Indiana małpom nie wolno palić papierosów. Czy noclegi na dziko są legalne? Generalnie w większości państw europejskich spanie na dziko jest nielegalne. Ale nie ma jakiejś specjalnej policji, która by jeździła i was szukała. Jedyny przypadek, kiedy możecie mieć z tym problem, jest wtedy, kiedy ktoś was zobaczy, zgłosi to policji i policja przyjedzie. Ale jeżeli się dobrze schowacie, to będziecie się rzucać w oczy. Policja sama z siebie raczej nie będzie szukać ludzi, którzy rozbili namiot gdzieś tam sobie właśnie. Bo nam się tak zdarzało, że w środku nocy waleniem w szybę nas budzili. Wyobrażasz sobie policjanta, który ma takiego wieloryba i tak wali w drzwi. Całe wyposażenie policjanta. Waleń. Pałka, kajdanki i waleń. Trzeba mieć przygotowaną jakąś dobrą gadkę. Że jesteśmy fotoreporterami albo... jakąś ekipą telewizyjną. Chodzi o to, żeby policja zobaczyła, że nie jesteście cyganami, którzy przyjechali tutaj zrobić obozowisko na pół roku, tylko że zatrzymaliście się na jedną noc i jedziecie dalej. Pamiętajcie o tym, żeby normalnie po ludzku z nimi rozmawiać i nie być jakimś agresywnym. No, nam się zdarzyło kilka razy, że policja do nas przyjechała, ale nigdy nie dostaliśmy mandatu. Tak, jeżeli już, to tylko wam powiedzą, że po prostu to jest nielegalne, nie powinno was tutaj być i rano się spakujcie, pozbierajcie. Dobrym rozwiązaniem jest też po prostu powiedzieć policji, że chcieliście przenocować na jakimś kempingu, szukaliście go, ale było już bardzo późno, wszystkie kempingi były pozamykane. A nie chcieliście jechać, bo kierowca był zmęczony. Dokładnie, i chcieliście się drzemnąć. Żeby po prostu kierowca nie spowodował wypadku. Więc stwierdziliście, że zamiast powodować wypadek, lepiej rozłożyć się przy drodze. I policja słysząc to zazwyczaj kiwa głową i mówi, bardzo słusznie, tak, popieramy, brawo, brawo. Bardzo użyteczna aplikacja podróżnicza na dziś. Na pewno jest wam bardzo potrzebna, bo ona odpowiada nam na fundamentalne pytanie, które każdy podróżnik sobie zadaje. Aplikacja, która odpowiada wam, czy na zewnątrz jest ciemno, czy jasno. Są też państwa, w których spanie na dziko jest legalne. Jak chociażby Australia czy Nowa Zelandia. Tam jest nawet taka duża sieć darmowych kempingów i specjalna aplikacja, która się nazywa Wifi Camps, w której możecie sobie wyszukać wszystkie noclegi na dziko. Bardzo często one mają nawet łazienki, wodę, zdarzały się prysznice. Grill elektryczny. W tych krajach nikt wam po prostu problemu nie będzie robił. W Skandynawii z noclegami na dziko też jest bardzo łatwo. Jest tam nawet specjalne prawo, które na nie zezwala. Właśnie, to prawo nazywa się Allemansrotten. To prawo oznacza, że człowiek jest nieodłączną częścią natury i każdy ma naturalne prawo do tego, żeby korzystać z wszystkiego, co go otacza, z przyrody po prostu. Czyli możecie spać na dziko, możecie jeść na dziko. Jeść na dziko, chodzić poza głównymi szlakami. Po lesie, po łąkach, po polach, po górach. I tak jest w Norwegii, w Finlandii, w Szwecji i podobnie też jest w Islandii. A nasze najlepsze noclegi na dziko to parking pod marketem budowlanym. Cmentarz, który wbrew pozorom jest bardzo bezpieczny, bo nikt w nocy nie chodzi na cmentarz, nikt normalny bynajmniej. Na starym polu minowym. W puszczonych hotelach widmo w Chorwacji. Miejscowość nazywa się Kupari. I tam jest kilka hoteli widmo pięciogwiazdkowych, w których możecie sobie połazić i się w nich przespać. Taki mały Czarnobyl. W opuszczonej stacji benzynowej. Na parkingu z widokiem na Dolinę Monumentów w Stanach Zjednoczonych. Wśród bizonów na wyspie Antylop w Stanach. Na wielu dzikich plażach w Albanii. Na klifach w Irlandii. Na niezliczonych, pięknych plażach wokół całego globu. Czy w Australii wielokrotnie budziliśmy się otoczeni przez stado małych, pięknych kangurów. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy wam za oglądanie naszego odcinka. Koniecznie kliknijcie sobie tutaj ten piękny czerwony przycisk, żeby subskrybować nasz kanał. I widzimy się już za tydzień. O tej samej porze. Czwartek, 19.